Cześć, czołem, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tak, dzisiaj zapraszam was na dzień ze mną. Dawno vloga na moim kanale nie było. Chyba z 2 tygodnie temu. W zeszłym tygodniu nie nagrywałam żadnego vloga. Nagrałam wam troszkę filmików takich, wiecie, tematycznych. A dzisiaj postanowiłam, że nagrywam vloga. Jest poniedziałek, 3 lipca. Tak, za 2 dni. Dokładnie za 2 dni będzie, zostanie nam tylko miesiąc do naszego wielkiego dnia. Także super. Mamy poniedziałek, Jarek jest w pracy, dzisiaj ma dniówkę i ja jestem sama. Jest 20 po 10. Ja niedawno właśnie wstałam i będę sobie zaraz jadła śniadanko, piła kawusię. Ogólnie plan dnia jest dzisiaj taki, że muszę posprzątać mieszkanie, wiadomo jak co tydzień w poniedziałek. Zrobić obiad oczywiście. I jeszcze sprawdzić, wysłać paczkę, znaczy sprawdzić i w ogóle, bo moja mama zamówiła sobie sukienki dwie na Bon Prix, dwie sukienki na ślub i na poprawiny. I powiem wam, że ta na poprawiny jest super, naprawdę rewelacyjna. Niestety druga okazała się za duża i w ogóle na zdjęciu wyglądała zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, tak? Na zdjęciu była taką elegancką sukienką i w ogóle, a jak przyszła, to się okazało, że to jest sukienka bardziej do cioci na imieniny i to jeszcze taka, wiecie, za kolano, gdzie na zdjęciu wygląda inaczej, więc moja mama zdecydowała się ją odesłać i muszę ją odesłać. No i tam właśnie jest przesyłka za darmo, odesłanie tej sukienki jest za darmo i mam dwa sposoby, albo mogę to zrobić pocztą, albo kurierem. I właśnie muszę się dowiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kuriera. No więc muszę się tym dzisiaj zająć. Wczoraj byliśmy u mojej mamy wieczorem, a wcześniej byliśmy na zakupach, takich już też pod względem ślubu, bo musieliśmy kupić Jarkowi koszulę na poprawiny. Ja chciałam sobie też kupić kilka rzeczy i jeszcze kupiłam jedną rzecz, nie poza programem, tak jakbym powiedziała, ale po prostu super. I później wam to na pewno pokażę, co kupiłam. Nie chciałam nagrywać żadnego haulu zakupowego, bo tego nie ma zbyt dużo. To były naprawdę małe zakupy. No i tak, jeżeli chodzi o pogodę, to ostatnio w ogóle nie było za ciekawie. Padał deszcz przez kilka dni i było tak, wiecie, jesiennie bym powiedziała. W sobotę wyszło słońce, było ogólnie ciepło. Wczoraj też była piękna pogoda, ale ja niestety nie mogłam korzystać ze słońca, no bo zakupy potem do mamy i tak dalej. Dzisiaj pogoda jest taka sobie. Są chmury, wieje wiatr, czasem wychodzi słońce, teraz akurat wyszło. Czasem jest pochmurno, ale ogólnie jak byłam na dworze, to nie jest zimno, jest bardzo ciepło. Mam nadzieję, że jeszcze lato przed moim wyjazdem wróci, że jeszcze trochę będę mogła się opalić. Także tak, kochani, tak się prezentuje mój dzisiejszy dzień. Ogólnie to ja wam powiem, że jest już troszkę późno w zasadzie, bo już się zbliża 4 godzina, także muszę się zabrać za obiad za chwilę. Ale tak wam powiem, że nie wiem, no tak jakoś nie miałam weny do nagrywania, nie? Nie wiem, jakoś mi się zeszło. Nie, powiem wam, że trochę szukałam na internecie jeszcze parę produktów, które muszę zakupić. Znaczy produktów, no rzeczy, które muszę zamówić, bo albo te rzeczy stacjonarnie okazało się, że są drogie, więc stwierdziłam, że na internecie będzie dużo taniej, albo ich w ogóle nie było. Ponadto też musimy kupić naklejki na samochód, bo jedziemy do Polski samochodem, więc musimy mieć alkomaty, musimy kupić, bo też to trzeba mieć, no i tak wiecie. Więc sobie trochę posiedziałam na necie, poszukałam tego, co chcę kupić. Dzisiaj może kupię. Ponadto jeszcze zapakowałam tą paczkę mamie, co mam jej sukienkę odesłać. Zamówiłam kuriera, żeby nigdzie tam po pocztach i innych takich nie latać, tylko żeby kurier przyjechał do mnie, więc jutro przyjdzie. No i miałam się zabrać za sprzątanie, tak jak wam mówiłam rano, że będę sprzątać. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to jest nasz wiatraczek u góry, bo wieje na dworzu, więc on tak lata zawsze. No i miałam sprzątać, ale jakoś tak stwierdziłam, że mi się dzisiaj nie chce, w ogóle nie mam weny na sprzątanie i będę sprzątać jutro, tym bardziej, że dzisiaj tak muszę robić obiad, a jutro nie muszę robić obiadu, bo robię dzisiaj na 2 dni zapiekankę ze szpinakiem, więc nie będę dzisiaj sprzątać, jutro sobie to zrobię. Zaraz wam pokażę, co kupiliśmy, znaczy co ja sobie kupiłam, bo Jarka tam nie będę wam pokazywać. Naprawdę cudeńka taka, że ja jestem tak szczęśliwa z tych zakupów, naprawdę, uwierzcie mi. No, w zeszłym tygodniu w ogóle się nic ciekawego nie działo. Była u nas mama w niedzielę, bo właśnie miałyśmy zamówić jej sukienki. Wiecie, miałam jej doradzić i tak dalej. No i mówię do mojej mamy w zeszłym tygodniu, że za tydzień do niej przyjdziemy, czyli w tą niedzielę, co było wczoraj, i zafarbuje mi włosy, no bo już miałam odrost naprawdę duży. A wiedziałam, że jeszcze przed Polską będę farbować i wiecie, no po prostu do Polski, zanim pojadę do Polski, no to już bym miała ogólnie odrost na pół głowy, nie? Znaczy, może trochę przesadziłam.
No i mama mówi, czemu nie dzisiaj? Ja mówię, no bo nie mam farby, nie? A że Jarek akurat jechał do sklepu, to mama mówi, to niech ci kupi i zafarbujemy. No i Jarek mi kupił farbę i od razu farbowaliśmy tak po prostu na spontanie. Ja się nie spodziewałam tego, bo miałam w planach, że włosy będę farbować dopiero wczoraj, nie? No ale przynajmniej już dobrze, bo teraz dopiero przed Polską zafarbuję ogólnie. No i tak, w przyszłym tygodniu też przychodzi mama w niedzielę, albo my do mamy jedziemy, to zależy jaka będzie pogoda. Bo no ogólnie niedziela, my zawsze w niedzielę się spotykamy z mamą, bo to jest jedyny dzień tygodnia, kiedy możemy się spotkać. No chyba, że Jarek tak pracuje, że nie możemy. No i będę mamie robiła próbny makijaż, dlatego że moja mama sobie wymyśliła, żebym ja ją pomalowała na jej, wiecie, na ślub nasz. No i ja tak sobie pomyślałam, że lepiej będzie, jeżeli ja już teraz jej zrobię próbny makijaż. Ona mi wtedy powie, co i jak, czy jej to pasuje, czy coś poprawić, czy coś, żeby już, wiecie, wtedy szybko pójdzie. Także będę robić jej próbny makijaż. Ja uwielbiam robić makijaże, także dla mnie to drobnostka i przyjemność sama. Ale dobra. No i tak to było, moi kochani. Pogoda dalej jest taka sama. Niby świeci słońce, niby nie świeci, nie jest zimno, ale tak wiecie. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie słońce, zanim pojedziemy do Polski i się opalę jeszcze trochę. Bo nie mówię, nie jestem jakoś nie bardzo opalona, no ale wolałabym być bardziej do tej białej sukni, to cudeńko. Dobra, i tak, niedługo jedziemy do Polski, jak wiecie, już w tym miesiącu nawet, tak. I powiem Wam, że trochę nam się plany ogólnie pozmieniały, bo mieliśmy jechać 31 lipca w moje urodziny. Tak, 31 lipca mam urodziny. I mieliśmy jechać do Polski wtedy, ale... Bo Jarek z 29 na 30 Jarek ma jeszcze nockę i on ogólnie chciał jechać już 30 wieczorem. Mówi, żeby wrócił, by wiecie, z nocki i się przespał, tak by spał tak porządnie i wtedy byśmy mogli na wieczór jechać. Ja mówię, Jarek, tylko zauważ jedną kwestię. Ja do soboty włącznie pracuję, wracam wieczorem z pracy, a jak ty będziesz w niedzielę spał, to ja tak naprawdę nie będę mogła nas pakować. To jak ty chcesz w niedzielę jechać wieczorem? No i dobra, wtedy wyszło, że jedziemy w poniedziałek. I mieliśmy z Polski wracać 12 sierpnia, w sobotę, żeby w niedzielę już być tu. Poniedziałek, taki wiecie, dzień przystosowania się z powrotem, że jesteśmy w domu, zakupy, sprzątanie, rozpakowywanie. I we wtorek Jarek miał iść do pracy, ale tylko na jeden dzień. I potem znowu ma 4 dni wolnego, no nie? No i Jarek mówi, że może zagada ze swoim szefem, żebyśmy mieli, żeby wziął sobie ten jeden dzień wolnego, to byśmy mogli zostać dłużej w Polsce. I mówi do mnie, to wtedy możemy wracać w poniedziałek. 14. Ja mówię, ale jeżeli wyjedziemy w poniedziałek 14 z Polski, to 15 dopiero będziemy tutaj, a ja 16 idę do pracy. Ja nie lubię, uwierzcie mi, nie lubię wracać z Polski i na drugi dzień iść do pracy. Bo ja wolę ten jeden dzień mieć takiego, wiecie, restartu, żeby właśnie się rozpakować, żeby zrobić jakieś pranie, posprzątać, zrobić zakupy, żeby się nastawić psychicznie, że idę do tej pracy. No i wymyśliłam, że ja i tak mam jeszcze tam chyba o jeden dzień urlopu, miałam więcej niż Jarek, więc stwierdziłam, że sobie na tą środę wezmę ten urlop, na tego 16. I jeżeli Jarek by dostał ten wolny dzień, to wtedy wyjeżdżamy z Polski w poniedziałek, będziemy we wtorek, tu w środę mamy wolną i w czwartek idę do pracy. A Jarek ma jeszcze wolny. Ale to szczegół, on zawsze wychodzi lepiej na urlopach niż ja, bo on zawsze po urlopach jeszcze wychodzi mu czasem, że ma 4 dni wolnego, a ja dopiero idę do pracy. No ale dobra. No i mówię, więc on się bardziej zaklimatyzuje z powrotem w domu niż ja, ale szczegół. No i właśnie mówię, Jarek sobie wymyślił, że może wtedy jeszcze by zagadał o tą jedną nockę ostatnią, żebyśmy wyjeżdżali 30. No i poszedł do swojego szefa, no ale ten szef mi powiedział, że on tak nie bardzo może mu dać więcej niż 8 dni urlopu, a już tyle wziął. Ale powiedział, że zagada z tym głównym naszym szefem. No i Jarek mówi, że no to nie jest jakiś zwykły urlop, tylko wiadomo, no urlop z okazji ślubu. No więc dlatego go prosi. No i udało się, szybko poszło. Jarek dostał te 2 dni wolnego, ja dostałam 1. Także wyjeżdżamy z Anglii 30 lipca. W Polsce będziemy 31. W moje urodziny, tak jak już mówiłam. A wracamy z Polski 15 sierpnia i będziemy tu... Nie, 14 sierpnia wyjeżdżamy z Polski, 15 sierpnia będziemy tutaj. Więc będziemy 2 dni dłużej w Polsce, bo powinniśmy wyjeżdżać w sobotę, wyjeżdżamy w poniedziałek. No i dzień wcześniej będziemy, bo... Tak, byśmy byli dopiero 1, a będziemy już 31 i od 1 możemy już działać, także super, ja się bardzo cieszę na ten wyjazd. Jedziemy do Polski sami jednak, a moja przyjaciółka miała z nami jechać ze swoją córką, ale niestety nie wypalił ten wyjazd i jedziemy sami, wracać też będziemy sami, także wiecie. Tak to jest. Oczywiście zabieram Was ze sobą do Polski, na pewno to jest na 100% pewne. Nie wiem, czy będę mogła dla Was nagrywać tak dużo, bo wiecie, no będę jeszcze miała dużo spraw, dużo gości i tak dalej, więc nie wiem, czy mi się uda,
Aczkolwiek jak tylko będę mogła, to będę dla Was coś na pewno nagrywać, żebyście mieli vlogi z Polski i w ogóle. W podróż Was też zabiorę, to na pewno będę coś tam nagrywać, ale teraz postanowiłam sobie, że nie będę nagrywać dla Was takiego filmiku, jak ostatnio byłam w Polsce, że to po prostu przez ten cały tydzień to był jeden vlog, bo on wyszedł zbyt długi jak dla mnie i stwierdziłam, że po prostu albo będę nagrywać takie jednodniowe vlogi, albo maksymalnie dwudniowe, jeżeli zbyt dużo nie będę gadać. Sorry, ręka mi się troszkę zatrzęsła. I po prostu będzie tych vlogów, będą te vlogi krótsze dużo, ale będzie ich więcej. Taką mam przynajmniej nadzieję, że nie będę nagrywać przez całe dwa tygodnie jednego vloga, ani przez tydzień. Nie, nie, nie. To będą jednodniowe albo góra dwudniowe vlogi, żeby było więcej ich i żeby były krótsze, żeby nie było nudy. Tak, więc to na pewno planuję, zabieram aparat, będę nagrywać, aczkolwiek Wy te filmy dopiero zobaczycie po moim powrocie, dlatego że ja nie zabieram ze sobą laptopa. Znaczy w sumie z jednej strony mogłabym zabrać, bo tak jak mówiłam, jedziemy sami, więc będziemy mieć dużo miejsca. Aczkolwiek ja nie wiem, czy ja tam będę miała czas, żeby Wam te filmiki montować i w ogóle wrzucać. Znaczy wrzucać to tam tylko parę kliknięć myszką i on się sam wrzuca. No ale z montowaniem jest trochę więcej pracy, więc raczej nie zabieram laptopa ze sobą, bo biorę tablet. Aczkolwiek się nie martwcie, bo na pewno nie zostawię Was bez niczego i nagram, postaram się do końca mojego wyjazdu. No tak, do końca wyjazdu, czyli do końca tego miesiąca nagrać Wam tyle filmików, żebym miała zapas i żebym mogła Wam zaplanować wrzucanie i będą się Wam filmiki wrzucać na pewno jak będę w Polsce, a vlogi i inne różne filmiki, które może nagram w Polsce, zobaczycie po powrocie, jak będę je wtedy montować. Także tak, moi kochani, nie martwcie się, nie zostajecie, tylko jedziecie ze mną, a co? Więc pokażę Wam teraz, co sobie kupiłam. Kupiłam sobie taką koszulę zapinaną na guziki, na ramionczkach, dosyć długą. I ją kupiłam sobie dlatego, że wiecie co, przypomniało mi się, że będę szła w sobotę, w dniu ślubu, będę szła do fryzjera rano i do kosmetyczki, tak, zrobić makijaż. I żeby potem po prostu nie ściągać bluzki przez głowę i nie zepsuć przypadkiem fryzury, chociaż ona będzie i tak lakierem zrobiona, ale wiecie, no, lepiej mieć coś takiego rozpinanego, żeby nie było później problemu. I ja Wam powiem, że ja ogólnie nic takiego w szafie rozpinanego nie mam. Znaczy mam dwie koszule takie, ale eleganckie. No to bez sensu, żebym szła rano do fryzjera w sobotę w eleganckiej koszuli. Stwierdziłam, że muszę sobie coś takiego kupić. I kupiłam sobie właśnie taką koszulę w Primarku. To jest rozmiar 10. I ja za nią dałam 8 funtów. Także niedużo. Były dwa kolory. Jeden to był taki oliwkowy, ale takie miał jakby krzyżyki czy kratkę czarną, co mi się nie do końca spodobało i ta była na to, co ja kupiłam. I powiem Wam, że już dawno myślałam, żeby coś sobie takiego fajnego na lata kupić. Ona jest dłuższa dosyć z tyłu, więc nadaje się świetnie do leginsów. Ja Wam zaraz pokażę się w niej, jak w niej wyglądam. Także taką fajną koszulę sobie kupiłam. To kupiłam sobie spodnie i te spodnie, powiem Wam, one nie były planowane, bo planowane to właśnie była, koszula była planowana i jeszcze dwie pozostałe rzeczy, które Wam za chwilę pokażę, ale spodnie nie były planowane, tylko że jak je zobaczyłam w Primarku, no to stwierdziłam, że chcę je kupić, dlatego że mi się zawsze takie spodnie podobały. To są spodnie materiałowe z kieszeniami, z paskiem, ale zazwyczaj w Primarku spodnie są z paskiem i to są takie, widzicie tutaj, zagięte. I te spodnie mi się zawsze podobały. One super wyglądają i do butów sportowych, i do butów eleganckich. Zawsze. Gdziekolwiek. Czy w telewizji, czy na ulicy, czy u kogoś widziałam te spodnie. Strasznie mi się podobały już od kilku lat. Chciałam je sobie kupić i miałam nawet taką fazę na to, że je szukałam, ale w żadnym sklepie oczywiście nie mogłam ich znaleźć. Potem sobie dałam spokój. Ale cały czas te spodnie mi się podobały. No i jak wczoraj poszliśmy do Primarka i ja je po prostu znalazłam, to stwierdziłam, że muszę je kupić, że to jest znak, że ja je muszę mieć. I był właśnie taki odcień oliwkowy oraz taki odcień kremowy. I powiem Wam, że wzięłam dwie pary do przymierzalni i ten rozmiar to jest rozmiar 10. I wzięłam tą 10 i 12 kremową, ale 12 była mi za duża, strasznie na mnie wyglądała, więc wzięłam 10 i jednak ten kolor oliwkowy mi się bardziej spodobał, także takie spodnie sobie kupiłam. Za nie zapłaciłam 10 funtów. Ale spodnie bardzo fajne, też się zaraz Wam je przymierzę i pokażę, jak w nich wyglądam. Rzeczą, którą kupiłam, to są okulary przeciwsłoneczne, bardzo fajne. Tutaj takie Wam pokażę, mają łańcuszki, także są takie nietypowe. Jak wiecie, ja te moje okulary, które miałam poprzednio, to takie kremowe, jasne,
To ja je kupiłam dlatego, że kiedyś miałam czarne okulary bardzo fajne, które mi się połamały pod koniec zeszłego sezonu. Pod koniec zeszłego sezonu. Pod koniec sezonu, już właściwie było koniec lata, to już był październik chyba nawet. I one mi się połamały i stwierdziłam, że muszę mieć okulary, bo jednak jak świeci słońce, ja bez okularów to strasznie mi oczy łzawią. No i pojechałam do Primarka, bo ja wolę kupować najlepiej okulary w Primarku, ale niestety to już nie był sezon, także okularów było bardzo mało i tamte sobie wybrałam. Z tym, że te okulary zawsze przychodzą w takim, z takimi, wiecie, woreczkiem na okulary. Ja te okulary zawsze w tym woreczku nosiłam. A kiedyś byliśmy u naszych znajomych i wiecie, no w torebce miałam bardzo dużo naładowane i one niestety mi się z tego woreczka wysunęły. No i mi się jedna ta szybka połamała, tylko porysowała. No i niestety nie dało się ich nosić, bo ta szybka była strasznie widoczna i w ogóle... A wiecie, jak okulary są porysowane, to wtedy się wzrok psuje, ja już i tak mam wzrok zepsuty, więc wiecie. Powiedziałam sobie, że kupię sobie nowe okulary, jak przyjdzie sezon. I wczoraj byliśmy w Primarku, więc mówię, kupię sobie je i powiem wam, że dostałam po prostu szoku, bo tyle tych okularów było różnych. Ja naprawdę nie wiedziałam, co mam wybrać. Były też podobne do tych, co miałam, ale jakby tak trochę większe i mi się nie bardzo podobały na mnie. No i sobie kupiłam takie, bardzo fajne, czarne. I takie nietypowe, bo z takim łańcuszkiem. To też wam zaraz pokażę, jak wyglądam. No i do tego też był ten pokrowiec. Aczkolwiek teraz już wiem, że w tym pokrowcu okularów nie będę nosić. Mam taki pokrowiec zapinany na zamek. Jego mi kiedyś moja mama kupiła. Czy tam znalazła gdzieś, nie wiem, ale dała mi go. Jeden jest w środku taki. Tutaj mam taką szmatkę, nawet nie wiem skąd. I tutaj będę nosić właśnie te okulary słoneczne, będą bezpieczne i nic się z nimi nie stanie, a ten pokrowiec i tak nie był używany. On leżał w szufladzie i w nim miałam moje stare okulary, bo stare opakowanie po okularach mi się połamało. Więc te stare okulary wsadziłam właśnie w taki pokrowiec, bo i tak ich nie używam, więc one tam leżą, to będą bezpieczne. A te okulary słoneczne w tym będą na pewno bezpieczne i mi się nie porysują. Pokażę buty. Kupiłam sobie, słuchajcie, buty, trochę sobie przykucnę. Kupiłam sobie buty na poprawiny, takie sandałki, na obcasie. Obcas bardzo gruby, ale nie za wysoki, taki jakby drewniany. Sandałki są w takim kolorze kremowym, na zamek. Bardzo, bardzo fajne. Ja je kupiłam w Max & Spencer za 19,50, także niedużo. I powiem wam ogólnie, że ja na poprawiny będę miała taką czerwoną sukienkę, którą sobie kupiłam na święta. Właśnie ją na Wigilii miałam. I do tego nie miałam butów. Wiadomo, to będzie lato, więc wolałam jakieś sandałki bardziej niż takie pełne buty. I widziałam, powiem wam, właśnie jak byłam z moją mamą w Max & Spencer, jak szukaliśmy dla niej sukienki, widziałam przepiękne buty czerwone. Obcas miały bardzo wysoki, ale miały też z przodu platformę. Tylko że ja... Nie lubię obcasów zbyt wysokich, w ogóle nie lubię szpilek, bo moje stopy w szpilkach się strasznie męczą, więc ja wolę właśnie takie jakieś grube obcasy, może nie też takie, ale takie, wiecie, grubsze trochę i nie za wysokie, bo to zawsze, wiecie, kobieco i tak wyglądam, a nogi mi się nie męczą i wtedy w takich butach mogę przetańczyć nawet całą noc. No i stwierdziłam, że tamtych sobie nie kupuję, ale jakieś muszę sobie kupić. Poszliśmy do Primarka i tam, powiem wam szczerze, zawsze w Primarku był wybór butów bardzo fajny. Ja mam bardzo dużo butów z Primarka. I mam też takie sandałki właśnie na lato, ale płaskie, eleganckie takie. Ale nie mam takich właśnie na obcasie. I stwierdziłam, że chciałabym buty takie, które mogłabym później oczywiście nosić normalnie latem, tak? No i poszliśmy do Primarka i były tam takie czarne, zamszowe, na dość wysokim obcasie, wyższym niż ten, ale też na grubym, które były fajne nawet i dobrze się nogi trzymały, w miarę nie, tam nic nie uciskało, Jarkowi się bardzo spodobały, ale stwierdziłam, że nie jestem jeszcze w 100% przekonana i wolę się wstrzymać. Poszliśmy do Max & Spencer właśnie. No i tam też były różne buty właśnie na takim niższym obcasie, czarne, różne i jak Jarkowi tylko pokazywałam, to jedne były nie bardzo, bo jakaś falbana była, drugie były nie bardzo, bo jak kapcie wyglądały i Jarek nagle mnie woła i znalazł właśnie te buty. Znalazł jeszcze jedne na wyższym obcasie, takie czarno-białe i właśnie znalazł mi te. Te mi się od razu spodobały, bo takie bardzo ładne i poszłam je przymierzyć, no i Jarek powiedział, że w nich bardzo ładnie wyglądam, a tamte przymierzyłam i stwierdził, że jednak te są dużo lepsze, dużo lepiej mi w tych niż w tamtych. Mi się też bardziej te podobały, tu jakiś włos mój leży. No i sobie postanowiłam te wziąć.
Będę potem je mogła normalnie latem nosić, także bardzo fajne. Kolor też mi odpowiada, wygodny, ładnie stopa w nich wygląda, tylko muszę ładnie pomalować paznokcie. Teraz mam frencha, więc podejrzewam, że frencha też będę miała. No i tak to wygląda, ten obcas taki jest inny. Zaraz Wam pokażę. Ja już przymierzałam te buty do tej sukienki czerwonej i wygląda to rewelacyjnie. Także zaraz Wam pokażę. Powiem Wam, że jak je przymierzyłam, czy w sklepie, czy już w domu przymierzałam, to powiem Wam, że naprawdę ja w życiu takich ładnych butów nie miałam, jeżeli chodzi o sandały letnie. Tak jak mówię, mam płaskie sandały eleganckie, ale płaskie, tak? A na obcasie nie, a te są genialne. To było wszystko, co kupiliśmy wczoraj. I zaraz Wam przymierzę te ciuchy i Wam pokażę, jak w nich wyglądam. Więc tak się prezentuje ta koszula. Ona, jak widzicie, tu jest dłuższa, ale tutaj z tyłu jest jeszcze dłuższa. I ona się bardzo świetnie właśnie nadaje do leginsów, co ja lubię nosić leginsy, aczkolwiek nie lubię za bardzo nosić takich, wiecie, niektóre leginsy mam takie, które prześwitują, więc do nich wolę nosić bluzki dłuższe. Zresztą ja w ogóle do leginsów wolę nosić dłuższe bluzki. Także ta świetnie się nadaje na lato, jest bardzo, bardzo fajna. Spodnie prezentują się o tak. Tutaj mają pasek, ale te paski to zazwyczaj są takie, wiecie, badziewne, bym powiedziała. Bardzo ładnie leżą też na czterech literach. No i buty prezentują się o tak. Ja Wam jeszcze zrobię zbliżenie na buty. A jeżeli chodzi o okulary, to w nich wyglądam o tak. Bardzo są fajne te okulary. Podobają mi się. Mają filtr UV. Ale coś śmierdzi. Chyba z tego warsztatu, tam za ogrodem mamy warsztat i tam często jakieś różne smrody lecą do nas. Mają filtr UV, także super. I tutaj właśnie ten łańcuszek niby robi tą całą robotę, że one nie są takie niby zwykłe, ale jednak niezwykłe. Bardzo, bardzo fajne. Zapłaciłam za nie 3 funty. Słuchajcie, jest 20 po 5. Ja już robię obiad, już jestem w trakcie robienia obiadu. No i niedługo, coś mi tutaj aparat lata, sorry. I już niedługo będzie Jarek w domu, zjemy obiad. Ogólnie Wam powiem, wiecie co, że ja nie mogę w to uwierzyć, że tak naprawdę za miesiąc i 2 dni już będzie ten nasz dzień. To jest po prostu nie do uwierzenia, jak ten czas szybko leci, bo pamiętam, jak dopiero Jarek mi się oświadczył, jak zaplanowaliśmy datę ślubu, to były jeszcze 2 lata i ja mówiłam, że jest jeszcze tyle czasu, a tu już został miesiąc. Ja w to po prostu nie wierzę, naprawdę. Naprawdę nie wierzę. No ale co? Już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, i powiem Wam, że już odliczam dni do wyjazdu. Trochę mam stresa przed tą podróżą, bo dawno nie jechaliśmy do Polski samochodem. No ale jedziemy w dwójkę, więc mam nadzieję, nie będzie tak źle. Kupiliśmy już prom w czwartek, tak, kupiliśmy prom w czwartek, także wiecie, jakoś to będzie, no nie? Tak, nie byliśmy jeszcze naszym autem w Polsce. I Jarek właśnie w piątek teraz będzie miał taki serwis samochodu robiony, żeby wszystko tam, wiecie, płyny sprawdzili w ogóle i przy okazji przegląd, bo właśnie w sierpniu nam się przegląd kończy i musimy zrobić. No więc już od razu z tym zrobi i tak dalej się okaże. Chociaż ja myślę, że z autem nic nie jest źle, no bo wiecie, ogólnie od samego początku nie mamy z nim problemów, żeby nie było. Coś mi lata ten aparat, sorry. Tak. Ogólnie tak sobie myślę, że może już sobie zacznę robić listę, co mam do Polski zabrać, bo tak de facto przed samym wyjazdem do Polski ja będę pracować, bo jak wiecie, ja od środy do soboty pracuję, a w niedzielę wyjeżdżam, więc będę musiała nas zacząć pakować dużo szybciej. Zresztą ja i tak jestem taką osobą, wiecie, że przed samym wyjazdem, jak gdzieś jadę właśnie na urlop, na 2 tygodnie, na tydzień, czy nawet na kilka dni, to ja sobie lubię wszystko wcześniej zaplanować, wszystko wcześniej wypisać, co mam zabrać. Wtedy mi się łatwiej jest pakować, bo tak jak wiecie, bym miała otworzyć szafę i teraz się zastanawiać, co mam zabrać, a to mi się przyda, to mi się nie przyda, to by mi zeszło masę czasu. A tak jak ja już dużo wcześniej sobie zrobię listę, ewentualnie coś tam w międzyczasie wykreślę, dopiszę i tak dalej, to potem jak już po prostu się pakuję, otwieram to wszystko i biorę to, co jest na liście i nic więcej. Także to wychodzi dużo mniej czasu.
I właśnie zawsze lubię to zrobić dużo wcześniej, żeby jeszcze sobie ewentualnie coś pozmieniać. I wiecie, i tak jest dużo lepiej. Chociaż i tak zawsze przed wyjazdem takim na dłużej, czyli tak jak teraz jedziemy na 2 tygodnie, to zawsze już zaczynam spakować na przykład tak tydzień przed wyjazdem, że już wiecie, wyciągam torbę i wtedy wkładam już te rzeczy, które nam nie będą potrzebne, żeby już po prostu później było mniej do pakowania, no nie? 25 lipca idę odebrać suknię. Mam nadzieję, że wszystko będzie już ok i mi ją dadzą w ogóle, bo tak nie wiem. Nie, no dadzą. Tak, idę już odebrać tą suknię, bo jak teraz byłam ją przymierzać ostatnio, znaczy ostatnio, no w maju, to była mi za długa, wiadomo, ona ogólnie była dobra, ale za długa, no to mi pani ją właśnie teraz skracała i powiedziała, że 25 mam przyjść na ostatnią przymiarkę i żeby już zabrać suknię, także już ją wezmę. Poza tym i tak później już nie mam czasu, bo oni ten salon zamykają o 17, a ja o 6 kończę pracę, tak przed 6, więc i tak bym już nie dała rady pojechać. No więc tak, 25 jadę odebrać. Jarek właśnie pojechał po soki. Jest godzina za 10:08. Trochę wieje wiatr. Ale jest 22 stopnie, także nie jest zimno jakoś, tylko ten wiatr jest taki chłodny, ale ogólnie jest ciepło. Właśnie dzwonił Jarek do tam części swojej rodziny, żeby się zapytać, kiedy wiecie, przyjadą na to wesele, kiedy wyjadą, bo jego rodzina jest przyjezdna, a musimy już w tym tygodniu dzwonić do hotelu, żeby zarezerwować te pokoje, bo mamy już wstępnie zarezerwowane, bo pani w hotelu mówiła, żeby potem nie było tak, że nie będzie hoteli pokoi, więc już musimy zarezerwować tak konkretnie i powiedzieć, ile będzie osób na weselu i tak dalej. Także teraz siedzę i jeszcze tam wszystko liczę, także się wszystko okaże, ile tych osób będzie, ale sporo nam odmówiło. Tam chyba około 19 osób nam odmówiło, więc wesele nie będzie jakoś bardzo, bardzo duże. Z czego się cieszę, bo ja tam tak naprawdę ze swojej rodziny zapraszałam tylko osoby, z którymi utrzymuję kontakt, taki jakiś bliższy w ogóle, a z tymi, którymi nie utrzymuję kontaktu, stwierdziłam, że ich nie będę zapraszać, bo to też się wiąże z kosztami, prawda? Wesele jest ogólnie drogą imprezą i nie uważam, żeby po prostu rodzina, z którą nie utrzymuję kontaktu od kilku lat, była na tym weselu niezbędna. Więc tak, obejrzałam sobie swój serial w ogóle. I jeszcze dzisiaj będę zamawiać te drobne zakupy na internecie. Tak, jak przyjdą, to Wam też pokażę. No i chyba tyle, moje kochani. Chyba już będę kończyć tego vloga, bo chcę go jeszcze dzisiaj dla Was zmontować. A to chwilę pewnie potrwa. No i wrzucić, żeby jutro już był. A co? Niech będzie. Dawno już filmiku nie było. Ostatni filmik się chyba pojawił w sobotę, a jutro już będzie wtorek, także vlog na pewno Wam się spodoba. Mam nadzieję, tym bardziej, że w zeszłym tygodniu żadnego nie było. Także tak, kochani, dziękuję Wam serdecznie za miło spędzony ze mną dzień. Mam nadzieję, że miły ten dzień był dla Was, albo wieczór, zależy kiedy mnie oglądacie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia, buziaczki, pa, pa!